Nazywam się Agnieszka Łyko, jestem dietetykiem, pomagam nie tylko zredukować zbędne kilogramy, ale przede wszystkim przywrócić zdrowie. 17 dzień naszego wyzwania, odchudzanie do Sylwestra, jedna z naszych uczestniczek, Asia, dzisiaj ze mną. Witaj, Asiu. Witaj. 5 uczestniczek bierze udział, jesteśmy już właściwie po połowie, u 17 dzień, 4 tygodnie będzie trwała nasza współpraca. No i dzisiaj o kolejnych efektach. Z Asią widzieliśmy się właściwie tydzień temu w czwartek. No i miałaś spektakularne wyniki, bo miałaś 3 kg 100 na minusie. Dzisiaj dalej jest spadek masy ciała. Wczoraj była Asia, zaobserwowaliśmy u niej to, iż masa ciała nie drgnęła przez ten tydzień, ponieważ bardzo szybko spadła w pierwszym tygodniu, ustabilizowała się w drugim tygodniu waga, natomiast centymetry spadły, a u Asi obserwujemy inną sytuację, obserwujemy to, że masa ciała dalej leci w dół i centymetry jeszcze bardziej nas zaskakują. A po to o tym mówimy, o tym wszystkim mówimy po to, żeby Wam pokazać, jak różny może być spadek masy ciała, jak różna może być reakcja organizmu, po to, żebyśmy się nie stresowali, nie denerwowali, jeżeli podejmujemy zmianę nawyków żywieniowych, nie porównywali się do innych osób. Nie ma czegoś takiego, że jakieś ćwiczenia, jakaś dieta, na której ktoś schudł, wezmę tą samą dietę, ona tak samo podziała na mnie, absolutnie nie. To samo, jeżeli będziemy zwiększać aktywność fizyczną, jeżeli ta aktywność fizyczna, nie wiem, będzie chociażby aerobowa, ktoś ćwiczył godzinę, ja też będę ćwiczyła godzinę, na pewno będę miała te same efekty, nie zawsze tak jest. I po to spotykamy się tutaj z naszymi uczestniczkami przez 4 tygodnie, żeby zobaczyć i pokazać Wam, że wcale tak nie jest. Natomiast na pewno podjęcie tej kwestii zmian nawyków żywieniowych na pewno się opłaca, na pewno przynosi lepsze samopoczucie, powrót do zdrowia. No i oczywiście to, co my kobiety, czego oczekujemy, no to oczywiście redukcji spadku masy ciała, zwłaszcza obwodów w tych miejscach takich newralgicznych, które nas drażnią, nam się nie podobają. Asia też ma takie swoje miejsca. No i tutaj może, Asiu, może Ciebie zapytam, bo Ty o tym powiedz. Chcę Cię zapytać, dzisiaj, właściwie w 17 dniu, największy spadek centymetrów, a zaznaczmy, że Asia 4,5 miesiąca temu urodziła córeczkę, więc tutaj kobiety wszystkie, które słuchają, które są po porodzie, które nie mogą wrócić do formy, czy wcześniej, dużo wcześniej urodziły, czy nawet niedawno, pół roku temu, kilka miesięcy temu. Asiu, ile mamy na minusie w brzuchu? 10,5 centymetra. 10,5 centymetra. Wiecie, ile to jest naprawdę, to jest bardzo, bardzo dużo. Czyli rozumiem, że po rzeczach czujesz. Tak. Czuję po rzeczach, czuję po bluzkach, naprawdę rewelacja. Jestem zachwycona, czuję się o niebo lepiej. Przypomnijmy, że ja mam tej statystyki, jakbyście się cofnęli do tygodnia wcześniej, wypisałyśmy też centymetry na minusie, jakie miała właśnie w brzuchu Asia, było 7 cm i pół na minusie, a dzisiaj jest 10,5, czyli przez ostatni tydzień dalej spadają centymetry w obwodach i mamy minus 3 kolejne, czyli 10,5 cm dla kobiety, która po prostu urodziła dziecko i dla niej marzeniem jest po prostu wrócić do formy, przede wszystkim, żeby stracić ten brzuch. No i kilogramy. Miałyśmy ostatnio 3 kg 100, Asia. No dzisiaj mamy 4,5. Minus 4,5, czyli tutaj widzicie, wczoraj Asia była też z nami, której centymetry właściwie spadały, ale zatrzymała się masa ciała, bo za szybko sobie poszedł organizm na początku z tą redukcją. Natomiast u Asi było 3 kg 100, a dalej organizm spada z masą ciała i mamy dzisiaj 4,5 na minusie, 17 dzień. Bardzo fajne, spektakularne efekty. No ale oczywiście tych efektów to nie tylko brzuch, bo pod klatką piersiową, jakbyście sobie przeanalizowali, to właśnie było zero ostatnio. Dzisiaj się wszystko ruszyło, czyli tutaj z pleców te obwody, tak, które sobie zmierzymy pod biustem, to jest minus 1,5 na minusie. W talii było minus 2, dzisiaj mamy w sumie minus 3. W pasie 7 dalej leci, bo jest minus 8. W bioderkach, które już mieliśmy w brzuchu, minus 7,5, było dzisiaj jest 10,5 na minusie, w biodrach było 2,5, a dzisiaj jest 4,5, czyli też 2 cm spadły od ostatniej wizyty, udko też, w udzie było 2, jest 2,5 i też nad kolanem, gdzie są naczynia limfatyczne, tak, które są pozatykane i te kolana niekoniecznie dla nas kobiet powinny być zgrabne, nie zawsze są zgrabne, a tu chodzi o te naczynia limfatyczne, o ten problem z tymi poduszeczkami z boku, no i oczywiście nad kolanem również. Wtedy spadło 1,5, a dzisiaj kolejne 1,5 i mamy minus 3.
Po prostu rewelacyjne efekty, ale to co najważniejsze, Asiu, samopoczucie. I powiedz mi, kochana, przypomnijmy, jak, z czym ty się borykałaś, że poprosiłaś o pomoc, żeby wziąć udział w tym odchudzaniu do Sylwestra? Ja nie mogłam schudnąć. Miałam problem taki, jadłam zdrowo, starałam się jeść zdrowo, tak mi się wydawało, że jem zdrowo. Jadłam... Nie jadłaś fast foodów, tak? No raczej nie, to było raczej rzadko, ale jadałam powiedzmy makaron z mięskiem, było to zdrowe, bo tam powiedzmy był to brązowy albo durum, czy ryż basmati też z mięsem, ale była ta dieta łączenia. Tutaj mamy dietę rozdzielczą. Wtedy kilogramy po prostu no, nie schodziły, jak tam zeszło, to było pół kilograma, jak tylko sobie na coś pozwoliłam, już to wracało. No, miałam problem z gorzką czekoladą. Tak, lubiłaś sobie podjechać. Tak, lubiłam sobie podjeść ją wieczorem. Myślałam, że gorzka czekolada, no to okej, a to jednak niestety powodowało to, że chyba też to powodowało, że nie chudłam. To pojadanie, wiesz, bo my nie powinniśmy pojadać. Powinien być jedzenie, przerwa, 3-4 godziny, kolejny posiłek, przerwa, a pojadanie nie powinno wchodzić w grę, natomiast my często wieczorami lubimy sobie coś tam jadać. No tak to właśnie wygląda. Długi dzień i po prostu tam gdzieś człowiek po prostu sięga. No największy problem miałam ze zdrowiem. Czułam się kiepsko, miałam bóle głowy, byłam nerwowa. Co zjadłam, bym poszła spać. Po prostu automatycznie senność. Pobosiłkowa. Tak, uczucie niestrawności do tego i to bardzo często dochodziło. Czy po posiłku co? Czułaś pełność, czy brzuch cię bolał, pełność, czy pełność nad brzuszu do tego stopnia, że doszło do... że co zjadłam, miałam ostry atak bólu brzucha. Pojechałam, pamiętam, że to było miesiąc, dwa miesiące chyba temu na SOR. Tam stwierdzono, że mam zapalenie prawdopodobnie żołądka. Trudno było im wykazać i powiedzieć, co tak naprawdę wiesz, jest. Że zapalenie było, to trzeba zrobić gastroskopię. No właśnie. I tutaj jakby mnie skierowali, po prostu dałem jakieś leki tam osłonowe i tylko tyle. No ale ja wiedziałam, że jeżeli nie zacznę jeść zdrowo, tak jak po prostu, że ktoś mi to po prostu powie, jak mam jeść, żeby mnie to nie bolało, no to to nie ustąpi. Faktycznie, co ja dałam, to może to nie było co posiłek, ale często się zdarzało, zwłaszcza wieczorami. Że miałam bóle po prostu na brzuszu, było, mdliło mnie, było mi niedobrze, no i to teraz ustąpiło. No bo teoretycznie, tak jak wspomniałaś, no jadałaś, przecież miałaś diety, tak? Jadałaś tak. Skomponowane diety, tak jak mówimy tutaj, ryż brązowy. Ja już nawet jak sobie ugotowałam owsiankę, teraz wiem, że jej gotować nie wolno, tak, więc ją zalewam wrzątkiem. Aczkolwiek pamiętam, że właśnie mówiłam nawet do chyba mojej mamy, dzwoniłam, mówię, wiesz co, mówię, ja już zjadłam owsiankę, mówię, że mi było niedobrze po owsiance, to mówię, już jest coś po prostu ze mną nie tak. Ja mówię, ja nic nie mogę jeść. I to po prostu chyba było coś takiego, że ta dieta właśnie, co powodowała te cukry, podwyższenie tych chyba cukrów, nie wiem, powodowała taki ból u mnie w nadbrzuszu. No, to łączenie, to niestosowanie się do tych prawidłowych zasad, nie? Tutaj zupełnie inaczej. Wiesz, ja już 12 lat temu stosowałam diety glikemiczne, wtedy kiedy nie mówiło się o takich rzeczach, mówiło się tylko ewentualnie o cukrzykach, aminokwasach glowodanowych, ja już wiedziałam po prostu, co będzie naszą plagą, będzie cukrzyca, będzie wcześniej insulinooporność i to dzisiaj mamy, więc nie każdy dietetyk bierze takie rzeczy pod uwagę. Jeżeli nawet mamy problemy z hipoglikemią, z samopoczuciem, no to staramy się, jako dietetycy, staramy się dzisiaj uwzględniać indeks glikemiczny, ale nie biorą pod uwagę indeksu insulinowego, a jeżeli komuś się wydzielają za duże wyrzuty insuliny, no to koniecznie trzeba wziąć pod uwagę indeks insulinowy, bo to jest błąd w sztuce, jeżeli tylko i wyłącznie proponujemy posiłki, opierając się o niski indeks glikemiczny i zobaczcie, na przykład mięso, ryby, one po prostu indeks glikemiczny jest równy zero, tak? Jeżeli dodamy do tego kaszę, która ma bardzo niski indeks glikemiczny, na przykład gryczana, no bo nie mówimy o kuskus, która ma wysoki, ale to powoduje silny wyrzut insuliny, więc Asiu, ty po posiłkach jeszcze dodajmy, że byłaś senna. Aha, mówiłaś, że byłaś senna, ale chcę powiedzieć, że jak zrobiłyśmy tą krzywą cukrową i insulinową, no to przecież hipoglikemia było okrutne. Tak. Także żeby wyprowadzić ten organizm z tego takiego dołka cukrowego, no to de facto należało po prostu zastosować
i tą krzą, wziąć pod uwagę krzą cukrową, insulinową i zastosować dietę rozdzielczą. Ta dieta rozdzielcza, chcę wam powiedzieć, że ona się w każdej sytuacji sprawdza, bo czy ktoś chce mieć szczupłą sylwetkę, czy ktoś chce ustabilizować cukry, tak, ustabilizować insulinę, czy ktoś chce się po prostu dobrze poczuć, to jest coś, co po prostu trzeba brać pod uwagę. Dzisiaj mając na uwadze to, że właściwie każda żywność jest podrasowywana cukrem i my właściwie to już zagubiliśmy się w tych normalnych, takich zwykłych smakach, my uwielbiamy to, co jest dosmaczone, uwielbiamy keczupy, uwielbiamy, nie wiem, majonez i podobne te wszystkie sosy, natomiast one zawierają sól i cukier, ale to nadaje smak, no nikt suchej bułki, na przykład, nie wiem, mówiąc o hot dogu, by nie kupił z parówką w środku, tylko po prostu te sosy sprawiają, że mamy apetyt na więcej i na więcej. To jest udowodnione, tak samo w McDonaldach, te hamburgery, to wszystko sosy sprawiają, że mamy ochotę na więcej i na więcej. Także nawet po takim hamburgerze, jakbyście zjedli sam, to też byście mieli hipoglikemię, ale do tego oczywiście należy od razu Coca-Cola, żeby tak pobudzić na raz ten organizm. W związku z tym jest też wszystko przemyślane, ale pamiętajcie, no to są właśnie te zgubne rzeczy, które szargają naszą czustką, powodują wyrzuty insuliny, nasze złe samopoczucie. Więc Asia, ty tutaj zmieniłaś nawyki, no i wróćmy jeszcze do tej nieszczęsnej kawy. No tak. No, bo tej kawy pijałaś źle, przypomnijmy. 6-7, nawet czasami nie liczyłam. No, to był taki twój napój. Tak, zastępowałam. Pomiędzy posiłkami głównie go piłam, bo wtedy nie czułam głodu. Tak miałam po prostu, nie wiem, miałam w ogóle wrażenie, że jedząc łączone posiłki, byłam szybciej głodna niż teraz, jak jem rozdzielcze. Nie wiem, czy dlatego, że dopycham się po prostu też trochę warzywami, no bo tutaj tak jak powiedziałaś, że po prostu tych warzyw nie liczymy i po prostu możemy zjeść tak, żeby po prostu być najedzonym. Tak. Ale naprawdę nie mam czegoś takiego, że czuję ten głód. Ja mam wrażenie, że to chyba tak trochę czasami jak z fast foodem jest, że tak na co dzień nie jemy tyle, a jak pojedziemy do takiego McDonalda, tak jak powiedziałaś, to taki hamburger jeden, to bardzo szybko to przejdzie. Tak, dokładnie, nie? A mięska tyle zjemy i człowiek już jest pełny. Tak, dlatego że to, co wcześniej powiedziałam, jeżeli źle połączymy produkty i następuje ten wyrzut insuliny, no to wchodzimy w hipoglikemię i dlatego czujemy się głodni, tak? Albo zmęczeni, albo na przykład po takim posiłku mam ochotę na słodkie, albo mam ochotę na kawę. Tak. I to się stąd bierze, że jeżeli będziemy mieli dobre łączenie, właściwe łączenie tych produktów, które właśnie czy są białkowe, czy węglowodanowe, z warzywami, to ten cukier jest stabilny. Jeżeli nie ma tej hipoglikemii, no to w tym momencie jakby organizm nie domaga podniesienia cukru. Masz rację, bo ja właśnie teraz tak przemyślałam to, co powiedziałaś, że faktycznie jak zjadłam, bo z reguły jadłam na obiad kolację po prostu to mięsko, powiedzmy z ryżem, czy powiedzmy łączone, to właśnie jak zjadłam, to miałam taki a także najchętniej tą łyżką czekoladę zjadłam. Czyli to jest chyba faktycznie to, co mówisz, że po prostu to łączenie powoduje, że jeszcze nam braknie czegoś tam, żeby dojeść. A tutaj tego nie ma. Po prostu nie ma w ogóle takich zachcianek na to, żeby tam gdzieś dojść gorzką czekoladę. Tak, bardzo często, kiedy ktoś do mnie pisze w mailach, pacjenci, klienci piszą, że czy pani stosuje dietę ketogeniczną? Chcielibyśmy tą dietę ketogeniczną, bo wiemy, że słyszałam, że ona świetnie działa na insulinooporność, na stany hipoglikemiczne, ale tutaj Asiu, ty jesteś przykładem osoby, przede wszystkim u ciebie nie można było takiej diety zastosować, bo miałeś bardzo wysoki kwas moczowy, czyli mieliśmy wchodzić w podkaszanie, no, ale trzeba podkreślić, że jesteś przykładem osoby, która jada pieczywo. Tak. Bo przed chwilą przyszłaś do mnie i zjadłaś kanapki. Tak, jadam. Jadam pieczywo. Tutaj chciałam powiedzieć, że jeżeli to pieczywo jest dobrze połączone, dobrej jakości, dobrze skomponowany jest ten posiłek, dużo warzyw, odpowiedni obkład na tym pieczywie, to pieczywo wcale nie jest problemem. I słuchajcie, żebyście też nie popadali w pułapkę tych modnych diet ketogenicznych. Znaczy ja się nie chcę wypowiadać na temat diety ketogenicznej, bo ona ma swoje zastosowanie u dzieci chorych na padaczkę lekooporną. Jeżeli chodzi o takie medyczne zastosowanie u innych grup społecznych, medycznie, że tak powiem, to właściwie nie ma tego wpisu. Ja kiedy widzę rezultaty, jeżeli się dobrze ułoży posiłki w ciągu dnia, to naprawdę nie trzeba stosować jakiejś marginalnej diety pod tytułem dieta ketogeniczna. To nie jest tak, że ja krytykuję tą dietę, tylko chcę pokazać, jakby chociażby na przykładzie Asi, która miała silne hipoglikemię, ktoś powiedział, jakie węglowodany, po co węglowodany, one ją jeszcze bardziej dobiją. No absolutnie nie, okazuje się, bardzo dobrze czujesz, nawet po jednej akcji. Tak, no tak. Zjesz kanapkę i nie masz ciągotek na czekoladę. Absolutnie, czuję się dobrze, wystarcza mi to, powiedzmy jak zjemy na kolację, no to nie jestem głodna wieczorem, jak zjemy na śniadanie, to tak samo mi to wystarcza. Czuję się naprawdę super, ale słyszałam, że coraz częściej chyba moda jakaś chodzi właśnie na to, że
chleb odrzucam. Ja zawsze właśnie u Ciebie pamiętam, że miałam pieczywo i nigdy nie robiłaś z tego problemu, jak my się kiedyś odchudzałyśmy. Mhm. I waga schodziła i tutaj to jest, teraz mamy po prostu na to dowód, tak? Mhm. Waga schodzi, centymetry schodzą, a to nie jest tak, że mam gdzieś po prostu wszystko zlikwidowane, że nic nie jem, głoduję. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Tak jak mi wprowadziłaś, powiedzmy na kolację, miałyśmy taką sytuację z ubiegłego tygodnia, że ten makaron z fasolią mają niższe glikemiczne. I on jest rewelacja, sobie zrobiłam z warzywami, tak samo mi wystarczał i też się nie czułam potem ciężko, też się nie czułam źle, ani senna, naprawdę super. I nie jestem głodna, naprawdę nie jestem głodna, to nie jest żadna dieta jakaś wygładzająca. Naprawdę rewelacja. Ja chcę powiedzieć, że ta jakość produktów na maczenie, tak? Jeżeli będziemy jadać produkty o wysokim indeksie glikemicznym, albo jeżeli, bo to one powodują skok cukrowy, też insuliny, jeżeli będziemy źle łączyć, czyli będziemy też mieli do czynienia z tą insulinogennością, z tymi wyrzutami insuliny, tu jest kłopot. Bardzo często osoby wykluczają, albo inaczej przychodzą do mnie i mówią właśnie, pani Mieszka, ja wykluczę kanapkę, pieczywo, wykluczę makaron, węglowodany, to wtedy dopiero widzę rezultat spadku masy ciała, a tu się okazuje, i to nie jest to jeszcze pierwsza, że kwestia jakości ma znaczenie, że jeżeli to będzie coś, co będzie dobrze skomponowane, dobrze włączone, no to w tym momencie również nie będzie tutaj tego spadku cukru, bo pamiętajmy, że jeżeli nastąpi zrzut insuliny, to wtedy ten cukier, który mamy w hipoglikanie, ale ten cukier on gdzieś się zapodzieje, no i on po prostu się odkłada na tkankę tłuszczową. W związku z tym ta kompozycja, więc to nie jest do końca tak, że nie można, że trzeba ze wszystkiego rezygnować, ale oczywiście, że w kwestii łączenia na przykład taka parówka z bułką, no jest wykluczeniem. No jest. No jadasz parówki, czy nie jadasz, bo ja nie wiem, co ty jadasz. Jadam parówki. Same. Czyli tak, jadasz parówki, jajka jadasz? Jadam. Jadam jajka, jadam parówki, jadam pieczywo. Nawet makaron. Nawet mogłam zjeść na śniadanie ser żółty, ale bez pieczywa. Mówisz o ser żółty, on nie zrobi krzywdy, bo kiedy my go łączymy z pieczywem, to wtedy możemy się nawet dopatrywać wysokiego cholesterolu, bo pieczywo plus żółty ser nosi pizzę, ciasto, mąka i na to żółty ser. No to wiesz, to ja zawsze zalecam taką rozdzielczość, a wtedy, kiedy przychodzi okazja i mamy, gdzieś jesteśmy w pizzerii i mamy możliwość, żeby zjeść pizzę, to nie dramatyzujmy, przecież nie jadamy pizzy codziennie, jeżeli nie jadamy codziennie. No, no to wtedy absolutnie nic nam się nie stanie. Ja często, słuchajcie, taki przykład mojego klienta, który pamiętam, bo tam kilkanaście lat temu przyjmowałam, na pewno 12, 11 jak zaczynałam pracę, bo jeszcze wtedy nie w tym gabinecie pracowałam, to pamiętam, jak kontakt od niego dostał inny pan do mnie i dzwoni i mówi, dzień dobry, chciałem się u pani odchudzać, bo słyszałam, że pani odchudza na kebabach. A ja już pana, to jakaś pomyłka. A on mówi, nie, mam numer telefonu od tego i od tego, to jest mój kolega, on się u pani odchudza na kebabach. I wtedy mi się przypomniało, że ten człowiek przyszedł i mówił, proszę pani, co pani chce, to ja mogę jeść, ale kebab codziennie musi być. A proszę pana, co w tym kebabie, panu najbardziej smakuje? Mięso. A czy jestem w stanie zjeść kebab, czyli to mięso z warzywami? Mówi, proszę pani, moja żona, nie gotujemy, z kumplami zamawiamy w pracy kebab. Dobrze, mogę sobie podwójną porcję warzyw zamówić i to mięso, czyli ten kebab. No ja po prostu chudnę. Oczywiście, tak. Mnie też zdarzyło się, bo my rozmawiałyśmy, że też mówiłaś, że jeżeli gdzieś tam mam jechać i ktoś je na przykład tak jakby gdzieś jakiś kebab czy coś, to mogę zjeść porcję mięsa, tylko żeby to była gramatura zachowana. I faktycznie tam zdarzyło się raz, że takie mięso jadłam i nie ma problemu, ale zachowałam gramaturę mięsa, gramaturę tam warzyw sobie dołożyłam i nie zjadłam bułki, nie zjadłam tortilli i uważam, że naprawdę super. Dobrze się czujesz i przeżyłaś. Ja sobie tylko patrzę, czy tutaj jakieś, że kanapki jadasz, pytania, bo w ostatniej chwili, aha, i te kawy, Asia, tak. No bo ostatnio mówiłaś, że te kawy pijesz dwie dziennie. Nadal piję dwie dziennie, ale apetyt na kawę jest. No jest. Jest. No jest. Mówię, kawę kocham. Kawę jako kawę. To tak jak palasz papierosy. Czasami sięgamy po kawę, żeby się pobudzić. Ratuje się cykorią. Też, tak, pijesz cykorię? Trochę, czasami, jeżeli mam faktycznie taki kryzys,
to wtedy cykorię, tam parę łyków i to mi wystarczy. Ja zawsze to moim takim argumentem, to jest prawda, że zawsze kiedy przychodzą do mnie też moimi klientami są lekarze, bardzo lubią pić kawę i ja u nich głównie pierwsze co to zaczęłam stosować tą cykorię, właśnie cykoria instant zamiast kawy i po prostu ona też dużo błonnika, też będzie bardziej sprzyjała. Tak, ale jest smaczna, naprawdę. I ona mi zastępuje. Ja nie wiem, czy to jest jakieś chyba uzależnienie od kawy. Ja myślę, że to jest taki nauk, coś trochę jak palacz właśnie. Jak papierosy, to też to jest nauk. I jak ja piłam 6-7 cały czas, no to po prostu spowodowało, że jednak zostałam się uzależniona od niej, no bo to jest chyba normalne, więc teraz mi było ciężej, ale nie, wypijam 2 dziennie do tego cykorii, jeżeli naprawdę mam kryzys, ale raczej nie. Asiu, a powiedz tak, może zapytam Cię, bo z jednej strony chciałaś coś ze sobą zrobić, wiadomo, no każda kobieta chce wrócić jak najszybciej do formy. Tak. Z drugiej strony, że się czułaś. Tak. No ale jeszcze z tyłu głowy był twój cel, wakacje. Tak. Powiedz mi tak, czy te wakacje są takim motorem do tak. tego, że... Tak, bo ja już mam założone do wakacji, to znaczy to nie jest tak, że tylko do wakacji będę dbała o jedzenie, bo po prostu teraz mnie nauczyłaś, wiem jak mam jeść i wiem gdzie popełniałam błędy, natomiast takim wyznacznikiem jest, że naprawdę do tych wakacji muszę mieć wymarzoną sylwetkę. No jedzie nas trochę osób, więc coraz więcej, że tak powiem, się zgłosiło i no trzeba dobrze wyglądać, więc mam nadzieję, że mi się uda, ale potem to na pewno nie zaprzestanę, bo no nie chciałabym mieć takich problemów, jak mam teraz, a na pewno nigdy bym nie chciała się czuć tak, jak się czułam. Asia, jeżeli nas śledzicie, wcześniej opowiadała, że była kiedyś na mojej diecie schudła 17 kg, ale wtedy właśnie to, co ja zmieniłam od 2 lat bodajże w mojej pracy, to jest to, że kiedyś dawałam diety gotowe. Tak. Teraz tego nie robię. Teraz właśnie robię konstrukcję, która daje możliwość wymiany różnych posiłków, produktów, ale daje dużo do myślenia, tak? Czyli generalnie, okej, nie mogę dzisiaj, nie mam apetytu na to, ale mogę to albo to, albo to. Dokładnie, albo tamto. Nie wyrobiłam się z czymś, to mogę zjeść wtedy. To dogotuje, no bo są różne sytuacje. Przecież można też posiłki na kilka dni. Tak. To wcale nie musi być tak, że codziennie musi być coś innego, a oczywiście, że ja te diety też urozmaicałam, żeby się nie nudziło. Niemniej jednak właśnie z jednej strony były osoby, które to frustrowało, bo dostawały dietę 7-dniową, okazywało się, że codziennie coś innego, więc muszą ciągle siedzieć w garach. Tak. Inne osoby chciały bardziej tego urozmaicenia. Dzisiaj jest ta możliwość, że uczę, przede wszystkim uczę, co, o której godzinie narzucam tą gramaturę, która jest tak orientacyjna dla danej osoby, tak? Ile tego tłuszczu, tak? Ile tej oliwy polać i tak dalej na dobę. I to na pewno jest łatwiejsze, ale z drugiej strony właśnie to, gdziekolwiek się znajdziemy, to możemy pomyśleć, aha, co tutaj mogę zjeść. Nie przyzwyczajamy się po prostu do jakiejś diety tam pierwszej, nie, czy tej drugiej diety, no to... bo ta pierwsza dieta, tak to, było. To ona była najlepsza. Nie, słuchajcie, pierwsza dieta nigdy nie jest najlepsza, tylko pierwsza dieta ma to do siebie, że jeżeli robimy dużo błędów żywieniowych i raptem robimy ciach, to wtedy jest szybki efekt. Tak. Ja do dzisiaj pamiętam, że we wtorek miałam właśnie ser żółty z pomidorem, bo to był mój ukochany posiłek. I ostatnio jedząc mówię, wtedy zawsze miałam we wtorek. Żółty, jak pamiętajcie, on ma cholesterol, on nigdy sam sobie nie podniesie cholesterol, to samo co raz feta. W tygodniu. To samo co feta, też jest owczochodzi ser, też ma cholesterol, oni mają dietę antycholesterolową, a wszystko dlatego, że po prostu jadają fetę nie na chlebie, ale przede wszystkim rozdzielają. Tak. Więc jeżeli byśmy sobie rolniki z żółtego sera zrobili, albo zapiekli warzywa z żółtym serem, absolutnie nie podniesie nam cholesterolu i osoby, które zgłaszają się do mnie, jedzą cholesterol, tak? A produkty, które zawierają cholesterol, bo odstawienie cholesterolu typowo wszystkich produktów powoduje, że osoba i tak ma wysoki cholesterol z racji tego, że wtedy jak nie dajemy spożywienia, to wątroba robi nadprodukcję cholesterolu. I czasami przychodzą osoby, siedzą, panie Mieszko, lekarz kazał mi odstawić wszystkie produkty, które zawierają cholesterol, jadam same płatki, jadam jogurciki i mimo wszystko mam cholesterol wysoki. Włączamy produkty, które zawierają cholesterol, nawet owoce morza, słuchajcie, one mają mnóstwo cholesterolu, ale to wszystko w odpowiednim połączeniu i z warzywami powoduje, że po prostu ten cholesterol nas jakby nie dotyczy, czyli ten LDL cholesterol, on się po prostu nie odkłada w naczyniach, nie utlenia się i nie powoduje blaszek miażdżycowych, więc naprawdę produkty, które zawierają cholesterol należy jadać, natomiast trzeba po prostu wiedzieć jak łączyć
Asiu, czyli tak, determinacja jest. Jest. Efekty są, więc to Cię pewnie też nakręca, motywuje. I przede wszystkim powiedz mi, no bo Ty widzisz po rzeczach, ale czy na przykład, nie wiem, widzą to Twoi bliscy, tak, znajomi? Tak, tak, bo słyszę naprawdę często. Znajomi, zwłaszcza właśnie brzuchu w pasie, to bardzo często słyszę, że Asia, się wysmukliłaś bardzo, bo mi to zawsze jako pierwsze zawsze schodziło, więc wiedziałam, że gdzieś tam tą górą zacznę się jako pierwsza wysmuklać, ale bardzo. No mąż oczywiście, no to największe, najlepsze oko ma, że tak powiem, no to powiedział, że bardzo, bardzo zeszczuplałam, że to widać. Też widzi, że jestem inna, naprawdę powiedział mi, że widać, że cieszę się tym, co robię, że jestem taka zmotywowana do tego wszystkiego, że mam taką radość w sobie i nawet mówi, muszę iść teraz ja na siłownię, bo ty się wzięłaś, no tak przecież ja też idę. I tak bardzo, bardzo naprawdę widzi, że jest inaczej, nie? Ale jednak jak człowiek ma takie samopoczucie kiepskie i jeszcze się źle czuł sam ze sobą, to jest chyba najgorsze połączenie po prostu. Najważniejsze, że dobrze się czujesz, najważniejsze, tak, że inni to widzą i też jakby czerpią inspirację, tak? Bo z tego, co mówiłaś, to znajomi podpytują, rodzina, zaczynają się przyglądać, zaczynają również też wchodzić w podobne odżywianie, podpytują, rozmawiacie o tym, tak? Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy się, jeżeli zmieniamy nawyki żywieniowe, to jest bardzo istotne, żeby nas ktoś inny też rozumiał. Tak, bo my jesteśmy w tej grupie, więc generalnie gdzieś wiesz, że nie jesteś sama, ale to fajnie, kiedy ktoś z rodziny czy pyta, podgląda i jeszcze stosuje. Ja pamiętam sytuację, kiedy u mnie był Remi, w pospie, którego mieliśmy tutaj pola i włączyliśmy mu też odpowiednie odżywianie, bo redukcja masy ciała u tak małego chłopca miał przecież wtedy pol chyba 13 lat. Ale chcę powiedzieć, że tam właściwie się i pani nauczycielki zaczęły interesować, podpytywały, a co on jada, może ma jakieś przepisy na słodkości, a może coś by podrzucił i tak dalej, bo to jest problem ogólnospołeczny, tak? Inni się przyglądają. Słuchajcie, no my mówimy, tutaj, Asia, dziewczyny przychodzą, ale tak na dobrą sprawę, to chcemy wam pokazać jakby, że my wszyscy dookoła mamy problem, albo o tym nie mówimy, albo po prostu, nie wiem, ukrywamy to, albo gdzieś pokątnie coś, a może spróbuję tego, a może tamtego. Wydaje nam się, że tylko my mamy z tym problem, nieprawda. Dlatego wy nas oglądacie, bo wy jesteście tym zainteresowani i to trzeba po prostu o tym mówić, rozmawiać z rodziną. Jak będziemy mieli zrozumienie, będziemy mieli to środowisko, które nas rozumie, to jest łatwo. Jeżeli nikt nas nie będzie rozumiał, no bo no bywa tak, tak? Miałam też kiedyś w swojej praktyce pana, który bardzo chciał schudnąć, ale żona go nie rozumiała, teściowa, która gotowała, go nie rozumiała. I mu się udało pięknie schudnąć ponad 30 kg. Po chyba roku się chciałam z jego kolegą, no i pani Jeszko wszystko wróciło. Po prostu żona go nie wspierała, śmiali się wszyscy z niego, że wymyśla. No i się po prostu załamał. Bo... No to jest najgorsze właśnie. Dokładnie. To trzeba mieć wsparcie. No ze mną trochę mama, że tak powiem, ruszyła. Mhm. No ona ma też 3,5 kilo na tym odżywianiu. Pięknie, mniej. Super. Tak, jest naprawdę efekt. A pięknie. To nie jest tak, że mama ma tak jak ja 20 parę lat, więc te 3,5 kilo to jest naprawdę sporo dla niej. Widać bardzo dużą różnicę i też miała problem, bo ma też takie wyniki jak ja, też miała problem z cukrem, ale ona miała jeszcze większy problem, bo naprawdę jak ja gdzieś weszłam na jakąś dietę, no to powiedzmy ten kilogram zszedł, a u niej nic. Nie chciało ruszyć. Nic. A tutaj jest dużo starsza naprawdę od ciebie, i idzie za mną jak burza, że tak chcę. Fajnie, że jak się gdzieś ważymy i sobie mówimy, to czasami jakby miała mnie nawet dogonić, więc mówię wow. I ona jest naprawdę też tak napędzona teraz, że widzę tą różnicę, że widziałam jak się odchudzała, to tydzień wyszła na wagę nic, no to zaraz podjadła, no bo no nic z tego nie miała, no to mówi. Pamiętam, że się tak zagrzyła mocno przed moim ślubem, to było raptem, nie wiem, z miesiąc się próbowała tak mocno, mocno odchudzić i mówi do mnie, Aśka, ja po miesiącu mam raptem kilogram. Mówi, co to jest? I ona była taka załamana, że ostatecznie po prostu to zaprzestała. Ja się jej nie dziwiłam, mówię, mama, ja bym to dawno rzuciła. Mówię, bo jeżeli ja bym miała tak chudnąć jak ty, to bym się chyba załamała. A tutaj widzę różnicę. Naprawdę jej się chce i jeżeli są efekty, to naprawdę, naprawdę to jest rewelacja. I też ograniczyła kawę, bo też była, piła 6-7 kawy jak ja, albo i więcej. Pije tak samo jak ja, pije do posiłku je, bo mówi za jednym wyrzutem insuliny się śmieje. A, to kawkę. Tą kawkę, tak. Kawkę do posiłku, pamiętacie? Do posiłku. I naprawdę, i też nie chodzi głodna, i mówi naprawdę, no nie ma czegoś. Miała taki jeden wieczór, że mówi, dzisiaj mi jest się.
ale nie zjadła. Nie zjadła, bo no, skoro są kilogramy na minusie, no to szkoda. To jest po prostu szkoda. Nie? Fajnie, bardzo się cieszę. Mówię, fajnie, że razem z tobą, że się tak wspieracie. I to jest fajne. Naprawdę, bo to motywuje. Także jeżeli myślicie o tym, żeby się zabrać, jeżeli nie teraz, od nowego roku, porozmawiajcie z rodziną, może ktoś wam będzie towarzyszył, ktoś, kto będzie was wspierał. Jeżeli nawet ktoś nie musi, porozmawiajcie z partnerami, tak? Bo czasami tak, my kobiety mamy taką obiekcję, może po prostu, nie wiem, ja będę chciała, nie wiem, redukować masę ciała, a mój partner będzie przy mnie z lodami, z ciastkami albo z chipsami i wiem, że mam słabą silną wolę. Natomiast bywa tak, że kobiety, mówię, pani Mieszko, myślałam, że może nie pomoże, on naprawdę nie przynosi już tych chipsów, nie kupuje, mocno tak, nie wspiera, motywujące. Nie musi chudnąć, chodzi na siłownię, on tam właściwie, dlatego sobie dogadaliśmy wieczorami, mi to wchodziło gdzieś tam w boczki, natomiast ale on nie miał tak, ale nie robi mi tej krzywdy, takiej psychicznej, emocjonalnej, tak, tak, nie powiada przy mnie, wspiera mnie. Rozmawiamy dużo o tym. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne i tak jak mówię, przychodzi niebawem, mamy ten nowy rok, więc jeżeli macie takie postanowienia, porozmawiajcie ze swoimi bliskimi, żeby was po prostu wsparli i warto ruszyć, a później po prostu tą wagę i tą masę ciała swoją i ciało, centymetry, to wszystko, żeby to grało i pielęgnować. Tak, zdecydowanie. Naprawdę polecam. Dziękuję ci, Asiu. My się widzimy za tydzień. Jutro z Alą z Warszawy będzie również transmisja o 20 i zobaczymy, co tam u Ali. Sama jestem ciekawa. Nie wiem, my się zawsze pół godzinki spotykamy przed wejściem tutaj na żywo, więc dopiero to wszystko wychodzi zaraz po mojej pracy, a przed wejściem na live'a. Dziękujemy wam bardzo i do miłego zobaczenia. Do zobaczenia.